Ja tak trochę z punktu widzenia krakowskiego, a więc oczywiście Poznańska, Kraków i sztuka. W 1898 roku Olga Poznańska została członkiem Krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka oraz zadebiutowała na drugiej wystawie towarzystwa, akceptując w ten sposób prawa i obowiązki organizacyjne określone przez statut ugrupowania. Było to między innymi uznanie celu towarzystwa, czyli przyczynienie się do powiększenia życia artystycznego w kraju, zaakceptowanie najwyższego kultu dla wielkiej sztuki, urządzenie wystaw w kraju i przede wszystkim za granicą, sposobu przyjmowania członków i zasad wykluczania z ugrupowania. W 1899 roku dołożono do statutu nowy paragraf dotyczący jury, czyli oceny każdej pracy zgłoszonej na wystawę poprzez głosowanie wszystkich członków towarzystwa. Istotny był kult dla wielkiej sztuki. Poznańska miała wówczas 34 lata, za sobą 12 lat pobytu w Monachium. W październiku tegoż roku osiadła w Paryżu. Miała za sobą uczestnictwo w prestiżowych wystawach w Monachium, Berlinie, Wiedniu, Paryżu, złote medale za portret brata malarza Hirschenberga w Monachium, za portret Pawła Nauena we Wiedniu w 1894 roku. W 1895 roku na łamach berlińskiego Bazar została zaliczona do grupy 12 najlepszych malarek europejskich. W 1896 roku William Ritter poświęcił jej twórczości artykuł na łamach Gazette des Beaux-Arts, dostrzegając wpływy Maurica Maeterlincka. W 1896 roku odrzuciła propozycję Juliana Fałata objęcia katedry malarstwa dla kobiet w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Propozycja ta z racji na szczególne nowatorstwo była szeroko komentowana na przykład w prasie wiedeńskiej, między innymi na łamach Neue Freie Presse, który a priori zaanonsował, iż kierowniczka oddziału żeńskiego Akademii Malarstwa w Krakowie zostanie rodowita krakowianka, polska malarka Olga Poznańska. Poznańska propozycję tę odrzuciła, kierując się przede wszystkim obawami przed Krakowem, akcentowanymi w jednym z listów do ojca, a także straszliwym letargiem w Krakowie. Wyraz swojej ulgi po rezygnacji z propozycji Fałata opisała również ojcu w słowach: jestem szczęśliwa, że sprawa krakowskiej akademii skończona, że sama nie wiem, jak Bogu za to dziękować, a potem panu Fałatowi. Już teraz mogę jechać do Krakowa bez obaw. Do tej pory trzęsłam się na samą myśl wpadnięcia w ręce całej tej zgrai, która mi mojej swobody i wyobrażonego szczęścia zazdrości. Ja nie czuję się i nie czułam się zobowiązana poświęcać swego malarstwa i siebie samej dla kilku głupich, nadętych panien, które z braku innego zajęcia brałyby się do sztuki. Na to jest mi mój zawód zanadto poważny. To moje szczęście, że innego nie pragnę na świecie. I chwili, kiedy nie będę mogła malować, powinnam przestać żyć. Dodała również niezbyt pochlebną dla swego rodzinnego miasta opinię. Tatuś nie ma wyobrażenia, do jakiego stopnia ludzie w Krakowie są mi antypatyczni. Towarzystwo Artystów Sztuka założone zostało w myśl idei Józefa Chełmońskiego, pierwszego prezesa, i Jana Stanisławskiego jako przeciwwaga dla konserwatyzmu krakowskiego i lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zaś pierwszy pokaz, jakim była wystawa osobna obrazów i rzeźb otwarta w maju 1997 roku w krakowskich Sukienicach, wyraźnie wskazywała na elitarność i hermetyczność ugrupowania. Wystawców okrzyknięto izolantami, którzy chcą być między sobą w ściśle zamkniętym kółku, dopuszczając do swego towarzystwa tylko takich, których za godnych siebie uważają. Ekspozycja była więc pokazem związany z krakowską Szkołą Sztuk Pięknych, ówczesnych i przyszłych gigantów polskiej sztuki, m.in. Jacka Malczewskiego, Mehofera, Pankiewicza, Stanisławskiego, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Tettmayera. Poznańskiej jeszcze na niej nie było. Start Poznańskiej na wystawach Towarzystwa Sztuka był efektem jej przywiązania do krakowskiego środowiska artystycznego, a też w pewnym sensie zaprzeczeniem jej wcześniej wspominanych opinii o Krakowie. W Krakowie wystawiała regularnie, poczynając jeszcze od 1886 roku, kiedy pokazała swoje prace w TPSP.
Ze sztuką Przygoda Boznańskiej rozpoczęła się na pierwszym oficjalnym pokazie towarzystwa, czyli była to de facto druga wystawa towarzystwa w 1898 roku. Boznańska pokazała wówczas dwa portrety, w tym portret Czajkowskiego, lecz ówczesny krytyk Tomkowicz w obszernej recenzji z wystawy na łamach czasu nie zauważył żadnego obrazu Boznańskiej, ograniczył się do wymienienia jedynie jej nazwiska wśród wielu innych wystawców. Na kolejnej wystawie w 1899 roku nazwisko Boznańskiej zostało zamieszczone już wśród członków ugrupowania, a ona sama pokazała na niej dwie kolejne prace, Studium oraz Rodzeństwo, prawdopodobnie to, które dzisiaj znajduje się w kolekcji Raczyńskich. Portrety te zostały już zauważone przez krytykę i określone mianem anemicznych. Olga Boznańska uczestniczy w kolejnych wystawach sztuki i konsekwentnie prezentuje na nich zazwyczaj bardzo efektowne portrety, zbierając pozytywne opinie krytyki, tak jak na przykład w 1905 roku, kiedy na 9 wystawie krakowskiego, kiedy na 9 wystawie sztuki pokazuje portret kobiecy zidentyfikowany jako portret Zofii Kirkor-Kierdoniowej, obecny tutaj na wystawie, opisywane przez krytyków jako dzieło zupełnie światowe, malowane techniką nad wszelki wyraz wykwintną i dające wrażenie skończenie artystyczne. Lekko przymglony koloryt twarzy i tła, stłumienie dyskretne konturów i walorów świetlnych, przecudne w rysunku i kolorze ręce i cała postać w układzie tak przedziwnie swobodna, a tak wytworna, składają się na obraz w całości tak piękny, że trudno oderwać od niego oczy. A z ust mimowoli wybiega nieśmiały szept, chyba arcydzieło. Można przypuszczać, że ten właśnie portret przyczynił się do przyznania Oldze Boznańskiej prestiżowej nagrody Probusa Barczewskiego za rok 1907. O nagrodę tą Boznańska ubiegała się wielokrotnie. Takim jej menadżerem w Krakowie był ojciec, który zabiegał m.in. u Raczyńskiego o to, aby pozytywnie odniósł się do kandydatury Boznańskiej, ale właśnie dopiero 1908 roku Boznańska została jego laureatką i było to o tyle wyjątkowe, że komisja przyznając jej nagrodę zaakcentowała zarówno mistrzostwo właśnie portretu kobiety, ale też wzięła pod uwagę wszystkie sukcesy światowe Boznańskiej, a także całokształt jej twórczości. Boznańska została laureatką tej nagrody również po raz drugi. W 1920 roku otrzymała ją za przedstawienie wnętrza pracowni z lustrem. Obraz dziś znajduje się w kolekcji Muzeum Okręgowego w Toruniu. A więc ważne dla Boznańskiej dwie nagrody były jakby również też efektem jej współpracy i prezentowania swych prac wraz z Towarzystwem Sztuka. Boznańska uczestniczy również w wystawach Towarzystwa poza Krakowem. W warszawskim środowisku twórczość Boznańskiej była przynajmniej początkowo niezrozumiała i ostro krytykowana, zwłaszcza podczas sławetnego już debiutu w 1898 roku w salonie Krywulta i prezentacji obrazu ze spaceru. Prawie 10 lat później w Warszawie wystawia sztuka, wystawia również z nią Boznańska i jest skrajnie inaczej przyjmowana. Jeden z krytyków pisze wówczas, że dla niej samej warto wystawę zobaczyć. W 1903-1905 roku uczestniczy w kolejnych wystawach, pokazuje kolejne swoje portrety, czy to Radwana, Hirschenberga, Gottlieba, portret pani Gackiej. Pokazuje również, znajdując się w tutejszych zbiorach, portret panny Paparówny z Lwowa. W 1907 roku, kiedy wystawa sztuki jest bardzo ostro krytykowana, broni się tylko Boznańska. Ówczesny krytyk w Echu Literacko-Artystycznym pisze: zaszły zmiany duże w sztuce, bynajmniej nie dodatnie. Szlachetną nutę wprowadza po dawnemu Olga Boznańska, długoletni członek sztuki, której pełne subtelnej melancholii prace dziwić się zdają swemu krzykliwemu sąsiedztwu.
Boznańska wystawia również ze sztuką za granicą i to nie tylko jako malarka z Paryża, ale właśnie jako krakowianka i członkini ugrupowania Sztuka. Wystawy te organizowane poza granicami Polski były przygotowywane z jak największym staraniem i wprowadziły, jak wówczas zauważono, zmianę zestarzałych poglądów na sztukę polską za granicą. Był witany jako silny objaw nowego życia i jako dowód żywotności narodu. Prasa zagraniczna prawie jednogłośnie dostrzegała i pisała o dojrzałości i wyrobieniu artystycznym artystów z grona sztuki. Boznańska jest więc obecna w Düsseldorfie, gdzie prezentuje dziewczynkę, również obecną tutaj na wystawie, zadumaną dziewczynkę. Prezentuje swoje prace w Monachium na wystawie przygotowanej przez Józefa Mehofera, gdzie sztuka wystawiała w ramach 9. Międzynarodowej Wystawy Sztuki w Glass Palace, gdzie Boznańska dostaje srebrny medal za portret malarza Hirschenberga, również obecny na wystawie. Wystawia we Wiedniu, na kolejnych wystawach sztuki w 1902 roku, następnie w 1906. W 1908 roku mają miejsce dwie bardzo istotne dla Polski wystawy w wiedeńskim Hagenbundzie, gdzie podkreślano, obie były przygotowywane niezwykle starannie, więc również dobór dzieł był również wyjątkowy. Na pierwszej wiemy, że Boznańska zaprezentowała portret damy, portret czyli Konstancji Dygatowej, obraz w tej chwili zaginiony, prawdopodobnie zniszczony podczas wojny w Warszawie i nieznany portret męski. Na drugiej bardzo istotnej wystawie dla sztuki przygotowanej wspólnie z Hagebundem i z czeskim Manesem zaprezentowała którąś z wersji dziewczynek z chryzantemami. Tu liczymy na panią Kudelską, że uda się rozszyfrować, która to mogła być dziewczynka. Boznańska wystawia również ze sztuką w Londynie, w Berlinie w 1913 roku, gdzie, jak wiemy z zapisku Franciszka Kleina, przyjechała na wernisaż wystawy osobiście, co zapewne było wyjątkowe dla jej charakteru, ale miała tam też wyjątkową prezentację, bo aż pokazała 7 swoich bardzo dobrych portretów, między innymi portret Pusłowskiego, Morsztynowej, portret Szczepkowskiego, pani Chmielarczykowej. Uczestniczy również jako członkini sztuki w wystawach organizowanych w ramach Biennale Wenecji i to w 1910 i 1914 roku. Jej jakby członkostwo, a przede wszystkim kolejne wystawy są zazwyczaj dostrzegane na łamach życia, więc czasopisma założonego przez Ludwika Szczepańskiego i będącego jakby trybuną sztuki. Kilkakrotnie Boznańska jest tam reprodukowana, ale co ciekawe, dzieje się to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kierownikiem sztuki jest Maciejowski. Potem jakby zapominają o Boznańskiej. Kulminacją współpracy Boznańskiej ze sztuką jest prezentacja jej prac na ostatniej wystawie sztuki w 1950 roku. Wśród 200 prac znalazł się również portret mężczyzny Boznańskiej i ta prezentacja stała się jakby symbolicznym końcem sztuki, a także no wkroczenie wówczas sztuki polskiej w całkiem inny polityczny świat. Do uczestnictwa Boznańskiej w działalności, w wystawiennictwie Towarzystwa Artystów Sztuka rodzą pytanie o miejsce jej w tych wydarzeniach. Boznańska była jedną z dwóch kobiet oficjalnych członkiem sztuki. Drugą wymieniano na listach członków, była znacznie młodsza, należąca do kolejnego pokolenia, prawie dziś całkiem zapomniana rzeźbiarka Zofia Trzcińska-Kamińska. W wystawach sztuki uczestniczyła również kilkakrotnie Anery Irena Weiss, ale ona nigdy nie była członkiem sztuki.
Olce Boznańskiej mogły odpowiadać idee reprezentowane przez artystyczny krąg towarzystwa. Przede wszystkim specyfika nastrojów promieniujących ze sztuki jej członków. Były to nastroje kształtowane zarówno przez filozofię Nietzschego, jak i przez jak i mistrza pierwszego pokolenia romantyków, tego proroka czarnego pesymizmu, czyli Artura Schopenhauera. Naczelnym tematem intrygującym malarzy kręgu sztuki była solidaryzacja się z ludzkimi nastrojami, interpretowana symbolicznie natura, podporządkowanie groźnym żywiołom, a także nastrojom pustki i smutku. Jakby te nastroje odpowiadały Oldze Boznańskiej, dojmujący wszechobecny smutek epatował z jej portretów, zresztą sama o tym mówiła. Co ja zrobię, że smutne? Nie mogą być inne niż jestem. Jak podkład smutny, to wszystko, co na nim wyrośnie, smutnym być musi. Stwierdziła również w liście do matki, że w Krakowie należy być smutnym i zatroskanym. Twórczość Boznańskiej była bacznie obserwowana przez artystycznych przyjaciół z Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Nie zawsze byli oni jej przychylni. Na przykład Jacek Malczewski w 1904 roku niezbyt dobrze oceniał jej malarstwo, uznając je za zakopcone sadzą. Brak w nim rysunku, brak kośćca, te same łatki kolorowe, ale równocześnie śledził stosowany przez nią warsztat malarski. Podobnie Józef Mehofer zarzucał jej nieuchwytność i efemeryczność portretowanych osób, a także powierzchowność, wpływy monachijskie i styl trochę importowany, paryski, nieprzyjemny i tani, co najwięcej według niego raziło w malarstwie boznańskiej. Jednak te negatywne opinie zostały przełamane przez to, co powiedział Wyspiański, który doszczekł prawdziwe arcydzieło w obecnym również na wystawie portrecie matki malowanym przez Boznańską. Budziła również atencję wśród młodszego pokolenia artystów, członków sztuki, którzy z chęcią wpraszali się do jej pracowni, komplementowali jej twórczość, tak jak Jarocki czy Sichulski. I ta cała działalność Boznańskiej związana ze sztuką jakby cały czas rodzi pytania, bo z jednej strony Boznańska podkreśla swoją nieufność do Krakowa, swoje obawy związane z przyjazdami do Krakowa, atmosferę wytwarzaną przez ludzi. Kraków jest dla niej taką pijawką, która wysysa energię. Z drugiej strony bardzo regularnie w Krakowie wystawia. Może chce udowodnić swoim artystycznym przyjaciołom, że mimo, że w Krakowie nie mogła rozwinąć swoich skrzydeł, udało jej się, że została bardzo dobrą malarką, docenianą na całym świecie. A może cały czas ma w uszach na przykład słowa Rodakowskiego, który w liście do niej po obejrzeniu portretu Nauena napisał, że pani powinna swoją robotą ucieszyć Kraków, więc może to było czymś w rodzaju motta artystycznego Boznańskiej. W każdym razie kilkadziesiąt razy ze sztuką wystawiała, pokazując i udowadniając, że jest to, że można ją zaliczyć do elity elit. Dziękuję.